Witam Was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj omówimy sobie patch 10.13. Zerkniemy, co Riot przygotował dla nas na jutrzejszy dzień na serwery live. Jakie zmiany nastąpią w TFT? Tak więc zaczynajmy bez zbędnego wiecie czego. Binary Star to jest nowa galaxia. Nowa Galaktyka i o co tutaj chodzi, będzie można dawać tylko dwie itemki na jedną postać. E, tutaj ze zdjęć możecie wywnioskować, że na mecha tak samo tylko dwie itemki będą się ładowały, e, ale rękawica złodzieja będzie działała normalnie. To jest liczone jako jeden item, e, czyli tutaj za dużo się nie zmienia. No po prostu dwie itemki mniej OP będą postacie. Myślę, że Cybernatiki będą całkiem dobre w tym świecie, bo tam przeważnie i tak rozdajecie po, po jednym itemku, a na Wayne właśnie dwa itemki. Jeżeli chodzi o zmiany cech, to Battlecast dostaje całkiem duże zmiany. Jeżeli chodzi o ten 6- i 8-punktowy bonus, szczególnie ten 8-punktowy, myślę, że dalej to nie będzie jakoś tam super grywalne. Możliwe, że w mid-game, jak szybko się uda uzbierać 6, to, to przejście może być mocniejsze. W mid game tak samo jeżeli macie Koga carry, możliwe, że 4 będzie jakoś tam grywalne, ale nie liczyłbym za bardzo na ten bonus jako nową metę. Blade Master leko o 5 punktów na 6 Blade Masterach okazał się zbyt systematyczny. Blasterzy, jako że wyjęli teraz Miss Fortune z gry to wracają do pierwotnej wersji, czyli na czterech blasterach będą oni atakowali w 6 dodatkowych osób. Co może się okazać mocne, możliwe, że 4 Brawler, 4 Blaster znowu wróci do mety. Cybernatiki na 6 znowu okazały się zbyt systematyczne i dostają lekkiego nerfa na 5 AD. Nie są to zbyt duże zmiany. Nie chcę tutaj z tego co wiem, Riot wprowadzać e, zbyt dużych zmian. Na Battlecastach właśnie są największe zmiany. Reszta to są takie lekkie adjusty. E, Dark Stary na 4, 6 oraz 8 dostają buffy. E, dwa Dark Stary zostają bez zmian. Infiltratorzy na 4 dostają małego bufa na attack speed. Mystiki natomiast dostają lekkiego nerfa na 4. Myślę, że ten nerf powinien być troszeczkę większy, bo 4 Mystiki naprawdę, naprawdę okazują się zbyt mocne. I kontrują kompletnie kompozycje takie jak Sorcerery, które powinny być grywalne i są grywalne, ale niestety w niektórych scenariuszach tylko. Ileoi dostaje większą, dostaje więcej HP o 50, to obniżenie tarczy zostaje też zwiększone na 6 sekund. Ja osobiście bardzo lubię grać Ileoi na początku, myślę, że fajnie się łączy właśnie z Kokmawem, z Nocturnem. Jest to mocny opener, jeżeli idziecie w Rebele. I kradnięcie tych statystyk defensywnych też jest zwiększone, e, więc fajnie, fajnie, że bufują tą postać. Myślę, że to zmniejszenie tych statystyk jest pomocne, bo dużo osób otwiera vanguardami. E, Nocturne dostaje lekkie bufy na atak speedzie i to tyle. Zwiększone obrażenia na ulcie e, i zaja zmniejszają, jej znowu manę. Żeby się odpalała, ale dalej myślę, że Shredder nie będzie grywalny, chociaż możliwe, że go zobaczymy, przypuśćmy w sektorze wymiany, tam gdzie macie darmowego rola co rundę. Kolejne zmiany w postaciach. Darius dostaje zwiększoną ilość mądrzych oraz armora oraz obrażenia na jego umiejętności czy Space Jump powróci? Nie jestem pewien, widziałem go kilka razy, ale to naprawdę trzeba mieć bardzo high rollowaną gierkę, żeby on wypalił. Kogma dostaje 50 HP szybciej będzie się odpalał i na trzecim poziomie będzie bił max HP. No ostatnio grałem Kog'Mawa w Grand Masterze, go na trzeci poziom po wilkach i zajęłem ósme miejsce. Tak więc nie polecam. Jest to bardzo fajna postać, jeżeli przechodzicie sobie w jakąś kompozycję na przykład w Rebelę, to jest dobry item holder, żeby go mieć na dwóch gwiazdkach, bo w mid game naprawdę okazuje się silny, ale jako Mowa postać nie jest wystarczająco mocna, mojej opinii. Nautilus lekki nerf, zmniejszona mana oraz ten stun jest krótszy na drugim poziomie. Fajny, fajny front lane Nautilus. Ja uwielbiam go wrzucać przez tego CCH, który się praktycznie zawsze odpala e, i stunuje cały frontline przeciwnika. A jeżeli chodzi o postacie za 3 Golda, to Bart teraz o wiele szybciej będzie odpalał te swoje mipy. Co jest dużym plusem, bo Bart był mega useless, chyba że zostaliście go na pierwszych minionach. Cassiopeia dostaje nerfa, bo teraz jej trutka będzie biła 14 sekund zamiast 12 sekund. Jace dostaje lekkiego nerfa na HP, zabierają mu 50 HP. I Master i na trzecim poziomie dostaje też nerfa na jego obrażenia nieuchronne. Tak więc całkiem duże nerfy dla postaci, które okazały się mocnymi carry za 3 golda. I teraz przechodzimy do tych najważniejszych zmian, czyli postaci za 4 golda, które właśnie robi się pod carry w większości kompozycji Fizz, lekki nerf na początkową manę, nie, nie zmienia to zbyt dużo. Gnar dostaje tak zwanego adjusta na trzecim poziomie. Głównie tutaj nie macie się czym przejmować, jedyne czy możecie się przejmować to to, że zmniejszony jest stun na 1,5 sekundy z 2 sekund czyli le leciutki nerw w większości gier, w których będziecie go grali bonus tak speed na Jinx zostaje zmniejszony o 10% na 10 punktów procentowych na pierwszym poziomie i oraz o 5% na drugim poziomie. Riven dostaje nerfa o 25 na pierwszym oraz drugim poziomie, jeżeli chodzi o jej tarczę. I Timo dostaje lekkiego nerfa, bo teraz grzybki będą slowowały tylko na 3 sekundy. Więc duży nerw, bo Timo właśnie bardzo fajnie stał sobie tam w roku. I jeżeli Jin wyczyścił te postacie z tyłu, albo ktokolwiek wyczyścił te postacie z tyłu, to Timo mógł sobie fajnie z tym frontlane poradzić, bo cały czas odpychał i slowował. Był to praktycznie perma stun, jeżeli mieliście Astro, więc ten nerw może okazać się bardzo przydatny. Ale dalej wydaje mi się, że Timo będzie krywalny, szczególnie kompozycji Astro postacie za 5 golda tutaj nie ma zbyt dużych zmian, po prostu dwie najbardziej systematyczne postacie, które gra się praktycznie w każdej kompozycji zostały znerfione. Eko dostaje całkiem dużego nerfa, bo to jest 25% nerfa na drugim poziomie. 150 obrażeń, no nawet jak mu dacie Rabadona i będzie Eko na drugim poziomie, no to nie on zbyt dużo niestety Thresh też dostaje całkiem dużego nerfa. Wcześniej potrzebował tylko trzech ataków, żeby się odpalić, teraz będą to 4 ataki. E, no, zawsze to coś zmienia, tak? Zawsze to coś zmienia. Nawet jak daliście, jak daliście na niego łezkę, to potrzebował on tylko jednego basic ataka, żeby się odpalić. Teraz, jak dacie mu łezkę, to dalej będzie potrzebował trzech auto-ataków, żeby się odpalić. E, tak więc duży nerw, duży nerw dla Tresza. No, ale e, wszyscy pewnie wiecie, że Tresza naprawdę gra się w każdej kompozycji kupujecie sobie masę urgotów na ławkę i tresza wrzucać gdziekolwiek tylko możecie. Zmiany w itemkach Bloodthister dostaje lekkiego bufa. nadal to nie jest grywalny przedmiot, myślę, że marnowanie BFa na Bloodthistera nie jest nie jest aż tak potrzebne. Chociaż możliwe, że teraz będzie się go składało, jak to już jest 45% na takim na przykład Jinie, ale jako, że zawsze preferujemy mieć Last Whispera i Infinity Edge, a, to dalej myślę, że nie będzie to zbyt grywalny item. Hextech Unblade znowu dostaje bufa, nie widziałem, żeby ten item był grywalny ostatnio. Joule Gauntlet dostaje ponusowe obrażenia. No, w połączeniu z bufami na Dariusie może tutaj coś zmieni. Static Shift dostaje buffa na damage. I ze za zoborą dostaje całkiem dużego bufa. No myślę, że serce portal już był do dobry, jeżeli chodzi o early game'a. teraz dostaje takiego bufa. Szczególnie na pierwszym poziomie, tak więc jeżeli macie karuzelę z pełnymi itemkami Jak od razu się załadujecie do gry, to branie ze ze portalu nie będzie złym pomysłem Bo pomaga to wygrywać early game'a I jeżeli planujecie wygrać early game'a, to składanie ze zerota też nie będzie złym pomysłem Ja akurat osobiście bardzo lubię składać ten item Niestety składa się go z łuku oraz z pasa, a to są dwa itemki, które są kluczowe, żeby złożyć kompozycję rebelii Tak więc nie zawsze ten item można złożyć Zmiany systemowe Z... Zwiększyli minimalną ilość itemów, którą możecie dropnąć w całej grze e, o jeden. Czyli po prostu będzie dropiło więcej itemów. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie, bo ja, ja akurat uwielbiam grać świat, który się nazy nazywa Treasure czyli ten skarbiec, tam gdzie dropi dużo itemów. Urozmaica to fajnie grę, tak więc bardzo dobrze, że taką zmianę e, wprowadzili. E, if you are rankmaster robot, you may only solo you in ranked. Aha, czyli jak już jesteście masterem, to nie możecie się ten, nie możecie z kimś sobie grać. No to jest ciekawa zmiana. Ciekawe, czy ludzie sobie tam oddawali jakoś te LP zmniejszali szanse. No ciekawe, ciekawe, czy takie coś się pojawiało. Nie słuchałem tego filmiku, tak więc nie znam, nie znam przyczyn, dlaczego ta zmiana jest prowadzona, ale zgaduję, że ktoś tam mógł się jakoś delikatnie bustować. pozmieniali jakieś tooltipy, tipy. Pozmieniali tutaj Malfight, teraz dobrze się skaluje z kielichem. Space Piraci dropili więcej coinów jak mieli Giant Slayera. No to jest ciekawy bug, i tutaj już chyba nic więcej nie ma, jeżeli chodzi o zmiany systemowe. No tak, więc nic się za bardzo tutaj nie zmieniło kolosalnego. No są lekkie, lekkie nerfy na naszych głównych carry, czyli na Jinx, na Timo. Też dostaje nerfa, Echo dostaje całkiem dużego nerfa. Ten nowy świat, który wprowadzają, no myślę, że za dużo nie zmieni tak naprawdę ta galaktyka. E, tak więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że to są takie, właśnie delikatne kosmetyczne zmiany. Nie chcą oni tutaj za dużo na nazmi zmieniać, bo meta jest w całkiem ok miejscu. Teraz e, jedyny, kto dostał dużego nerfa, to myślę, że jest CasioPay, no bo to dodatkowe dwie sekundy e, to jest całkiem duża zmiana. E, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tych zmianach. E, zostawcie łapkę w górę i subs subskrypcję. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.